roku przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa jesteśmy znów na targach w Bednarach. Zapytamy dzisiaj zwiedzających, jak im się podoba na wystawie i jak przetrwali ten czas bez targów rolniczych i jakie są ich główne cele na tegoroczną wystawę. Na targi Agro Show przybyła spora ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego. Panowie, powiedzcie, co was tu najbardziej dzisiaj interesuje. Maszyny, nie wiem. Wieści rolnicze. No. Wieści rolnicze. Wieści rolnicze. Namiot tyskie. Skąd w ogóle pomysł, żeby się tu taką ekipą wybrać? Bo rozumiem, że to nie była żadna zorganizowana wycieczka przez szkołę na przykład. No, ze szkoły nas nie chcieli zabrać, dlatego przyjechaliśmy prywatnie. Prywatnie, tak. Prywatnie. Tak. To ile aut przyjechało? Na trzy. No proszę. I co tutaj? Pierwsze stoisko, które odwiedziliście, to chyba Wieści Rolnicze. No pewnie, że tak. I każdy subskrybuje. I zapraszamy. W szkole jakiej? Typowo rolniczej jesteście? Na jakimś kierunku rolniczym? Tak, tak. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. I co? Rzeczywiście na tym kierunku możecie poszerzać swoje horyzonty, jeśli chodzi o rolnictwo? No pewnie, że tak. Tak, dokładnie. Jak najbardziej. To jest wasza przyszłość? Tak. Wszyscy prowadzicie swoje gospodarstwa, czy też przyszłe gospodarstwa? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić, oglądających. Oraz... Przede wszystkim mamę, tatę i rodziców. Nie, ogólnie całą naszą szkołę rolniczą w Kowalu. W Kowalu. Pozdrawiamy. I dziewczyny również, które z nami są. Tak, tak. Dokładnie. I chłopaków też. Jak panu podoba się na targach? Normalnie, jak zawsze. Zimno, słońce nie świeci, generalnie to samo. Ale jednak po roku przerwy tutaj się pan zjawił, czyli wyczekiwał pan już na imprezę? Ja jestem trochę z obowiązków. Tak, bo jestem nauczycielem i dzieci przywieźliśmy. Tak. A tak duża grupa przyjechała? No, 40 osób. A i skąd przyjechaliście? Z Gołańczy. Czyli rozumiem, że to szkoła rolnicza. Szkoła rolnicza w Gołańczy. Najlepsza szkoła na okolicy. Najlepsza szkoła. Najlepsza, mówię wam. Rozumiem, że wśród młodzieży było bardzo duże zainteresowanie, żeby się tutaj dzisiaj zjawić. Tak. Jadą tylko nie wybrani, że tak powiem. Wybrani? Dlaczego wybrani? No, bo ci niewybrani nie jadą. No. Ale rozumiem, że główną motywacją nie było to, że dzisiaj nie będzie lekcji. Nie. To jadą ci najlepsi, ci wybrani. No, taką grupę 40 osób. Skąd przyjechaliście tutaj dzisiaj na wystawę? Kujawsko-Pomorskie, Żnin. Co Kujawsko-Pomorskie i jakie przede wszystkim macie tutaj dzisiaj oczekiwania wobec tej wystawy? Co chcecie zobaczyć? Głównie przyczepy i rozrzutniki obornika, bo to jest bardzo ulżenie nam w pracy. Rozumiem, że gospodarstwo prowadzicie duże? 38 hektarów. I na jakiej produkcji się skupiacie? Na mnie, bo ja już jestem emerytem. Czyli na młodego rolnika. Na jakiej produkcji się skupiacie? Roślinnej. Coś tutaj już wyhaczyliście na wystawie dzisiaj? Jedną przyczep, jeśli... A, czyli już jakiś cel jest upatrzony. Już jest cel, jest cel. Jak wam się ogólnie podoba dzisiaj? Bardzo dobrze, bo pogoda dopisała i sprzęt jest też warty uwagi, nie? Ta technika się zmienia w szokującym tempie, prawda? Bardzo szybko i to idzie tak szybko do przodu, że my nie zdążamy z naszymi produktami po prostu, bo finansowo nie wytrzymujemy tego, co tych podwyżek, co na tym sprzęcie jest, jest aż no zatrważający. Ale mimo wszystko młody rolnik tutaj z nadzieją pewnie patrzy na przyszłość. Zobaczymy. No. Czas pokaże, nie? Czas pokaże, ale pojawiliście się dzisiaj na wystawie, duże było wyczekiwanie wśród was po tym roku przerwy? Tak, no jesteśmy rok w rok, jak inny jestem, to jesteśmy każdym co roku na tych wystawach rolniczych. Było to już było potrzebne, moim zdaniem, nie? Ta przerwa wstrzymała ten kontakt z ludźmi i wymiana doświadczeń, wymiana zdań była potrzebna, nie? Jednym z najbardziej obleganych stoisk podczas wystawy Agro Show jest stoisko marki John Deere. Jest z nami jej przedstawiciel, pan Szymon Kaczmarek. Panie Szymonie, co tutaj jest największą nowością, jaką przygotowaliście na dzisiaj? Jakie są największe wasze hity? Tak, dzień dobry. No tak naprawdę największą nowością to właśnie ciągnik, który stoi za nami, czyli nowa seria 9R pokazana pierwszy raz w Polsce właśnie na targach Agro Show 2021, więc tutaj można zasiąść za kierownicą i spojrzeć, jak to wygląda na żywo. Ale też oprócz serii 9R pokazujemy takie innowacje jak seria 8RX, czyli ciągniki czterogąsienicowe, seria 7R
z naszym obciążnikiem Easy Ballast, czyli z tym obciążeniem, który jest pod ciągnikiem. Coś, co jest, myślę, innowacyjne, ponieważ aktualnie tylko my takie rozwiązanie oferujemy. Ale oczywiście ciągniki to nie wszystko. Mamy też strefę rolnictwa precyzyjnego w namiocie sferycznym, także zapraszamy również tam, żeby dowiedzieć się więcej. No i myślę, że też całkiem interesującą nowością na stoisku jest kombajn X9 1100, też również pierwszy raz pokazany na targach właśnie tutaj na Agro Show w Bednarach. Witam Państwa, Mańkiewicz Wojciech, Mań tu Polska. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać na naszych targach Agro Show nasz najnowszy model z rężu maszyn Newag XL. Newag jako Newag wysunął wcześniej, a to jest Newag XL. Co jest ważne, mamy te podstawowe cechy bardzo fajne, czyli zaczniemy wejście do kabiny, wycięte bardzo przestronne, fajne kabiny, fotel połączony z podłokietnikiem, z joystickiem i jeżeli chodzi o normę hałasów, to są maszyny w tej chwili na poziomie 69 dB. To jest jakby pierwsza liga, najlepszy poziom, jaki może być. Czyli bardzo fajne, przestronne kabinki. One od Newagu są troszeczkę dłuższe i troszeczkę szersze. Czyli maksimum komfortu dla operatora. Parametry maszyn. Maszyny 4,1 tony. O wysokościach podnoszenia 7,55 albo 9,660. Tak to wygląda. Co jest ciekawostką w tych maszynach? Przede wszystkim nowy silnik Yanmar. Jest to silnik o bardzo fajnym momencie obrotowym. Jest to najwyższy moment obrotowy w swojej klasie. Oraz o parametrach, które nas troszeczkę zaskoczyły i zaciekawiły. My jesteśmy w tej chwili po testach żniwnych tych maszyn. To było gdzieś tam, mówiąc spokojnie, 15, 17, 20% paliwa mniej niż maszyny na przykład starsze lub maszyny konkurencyjne, bo mieliśmy okazję testować razem z maszynami konkurencyjnymi.